Polski rząd przyjął ustawę o tachografach, Niemcy rozszerzają myto na kolejne 40 tysięcy kilometrów dróg federalnych, a w Hiszpanii kierowców zaskoczył nagły powrót zimy. Hanna Okulska, witam i zapraszam na nowy odcinek Transinfo. ITD podejmuje walkę z wyłącznikami tachografów. Inspektorzy będą mieli prawo wysyłać zatrzymaną ciężarówkę na obowiązkową kontrolę do warsztatu, jeśli będą mieć uzasadnioną obawę, że w tachometrze jest wyłącznik. Jeśli się nie pomylą, rachunek zapłaci przewoźnik i to nawet 15 tysięcy złotych. Jeśli inspektor ITD się pomyli, kontrolę sfinansuje państwo. To tylko jedna z wielu zmian, jakie wprowadza ustawa o tachografach, którą rząd przyjął 12 kwietnia. Jak zmienią się zasady dotyczące karty kierowcy, jak bardzo zwiększy się intensywność kontroli i jak ustawodawca chce walczyć z nieuczciwą konkurencją, o tym wszystkim przeczytacie w artykule, który publikujemy na łamach Transinfo. Link znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. Od lipca tego roku Niemcy rozszerzają myto o łącznie 40 tysięcy kilometrów dróg federalnych. Obecnie opłata za pojazdy ciężarowe pobierana jest w sumie na 15 tysiącach autostrad i dróg federalnych. Rozszerzenie opłat to sposób Niemców na uniemożliwienie omijania płatnych odcinków i tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Listę wszystkich płatnych odcinków znajdziecie w artykule na Transinfo, do którego link podajemy w opisie dzisiejszego odcinka. Zima znów zaskoczyła kierowców i to nie w Polsce, ale wydawać by się mogło w gorącej Hiszpanii. Jest połowa kwietnia, w Polsce ponad 20 stopni, a Hiszpanie walczą z intensywnymi opadami śniegu, który komplikuje ruch na ponad 100 fragmentach dróg, głównie na północy i w centrum kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w Nawarze, kraju Basków, Aragonii, Walencji oraz w Kastylii La Manchy. Jeżeli jedziecie w tamtym kierunku, uważajcie na siebie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście z nami. Teraz jak zwykle czekamy na Wasze komentarze i opinie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.